To symboliczne podziękowanie polskiemu prezydentowi za dotychczasowe wsparcie. Andrzej Duda do Kijowa przyjechał już w połowie kwietnia. Dziś jego nazwisko jako pierwsze pojawiło się w Alei Odwagi w Kijowie. Będzie zawsze na tej alei nazwisko pana prezydenta jako symbol odwagi, przyjaźni, wsparcia dla Ukrainy wtedy, gdy naprawdę jej tak bardzo potrzebujemy. W ramach Platformy Krymskiej poparcie dla Ukrainy wyrazili przedstawiciele przeszło 60 krajów, ale w przeddzień Ukraińskiego Dnia Niepodległości do Kijowa przyjechała właśnie polska delegacja. Chcę wyrazić wielki szacunek dla narodu ukraińskiego za niezwykłe bohaterstwo, z jakim broni swojej ojczyzny. Dla wszystkich tych, którzy dzisiaj cierpią, dla wszystkich tych, którzy dzisiaj żyją pod okupacją rosyjską. W czasie kilkugodzinnego spotkania prezydenci rozmawiali o zacieśnieniu współpracy między Kijowem a Warszawą. Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni ich wzajemne stosunki, no ale przede wszystkim Polska kontynuuje pomoc dla Ukrainy. Deklaracje wsparcia dla Kijowa płyną z całego świata. Amerykanie przeznaczają kolejny pakiet pomocy militarnej. Szef NATO podkreślił, że Ukraina musi mieć zapewnioną ciągłość dostaw sprzętu. Nadchodzi zima i będzie ona ciężka. To, co teraz widzimy, to wojna na wyczerpaniu. To wojna dwóch różnych pozycji i wojna logistyczna. Dlatego musimy utrzymać długoterminowo nasze wsparcie dla Ukrainy. Tym bardziej, że w ostatnich dniach najpierw ukraiński, a później również amerykański wywiad potwierdziły realne zagrożenie zmasowanym ostrzałem miast, w tym również Kijowa, do którego mogą zostać wykorzystane systemy rakietowe rozmieszczone na Białorusi. To jest znowu jakiś rodzaj szantażu i niewykluczone, że właściwie prawie pewne, że te systemy rakietowe zostaną użyte przeciwko Ukrainie i Ukraińcy też mają tego świadomość i próbują temu wszystkiemu zapobiec. Niepokojące informacje płyną też z zaporowskiej elektrowni atomowej, gdzie Rosjanie mają bombardować składy popiołu z funkcjonującej na terenie kompleksu elektrociepłowni. Nie ustają też bombardowania Charkowa. Wzrosła liczba ofiar ostrzału studenckich akademików. Rozległ się dźwięk eksplozji. Natychmiast wstaliśmy, wybiegliśmy na korytarz. Po pierwszym pocisku spadł kolejny. Na froncie na ukraińskie pozycje spadają bomby termobaryczne i zapalające. Mimo to nastroje są mordercze. O tym, jak silne jest morale ukraińskiego społeczeństwa, świadczą takie historie. Jana, która w bombardowaniu straciła obie nogi, właśnie uczy się chodzić. Mimo strachu, bólu i koszmarnej traumy wierzy, że wojna się skończy, a Ukraina zwycięży. Kamil Trzaska, Wiadomości.